Dlaczego ja się nie mogę skupić? Witajcie kochani w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie taki trochę inny film niż zwykle, dlatego że pogadamy sobie o paznokciach, ale w taki inny sposób, bo zwykle pokazywałam wam albo jakieś zdobienia, albo właśnie sama robiłam. No i dzisiaj też pokażę wam to, co mam teraz na paznokciach, bo jesteście tym bardzo zainteresowani. Ale tak właśnie chciałabym to troszeczkę inaczej zrobić, ze względu na to, że ja od jakiegoś czasu postanowiłam, że będę się dopieszczać. I tak, dopieszczać się pod względem paznokciowym w taki sposób, że ponieważ odszedł mi koszt, jakim były comiesięczne wizyty u ortodonty i teraz wizytę u ortodonty mam naprawdę bardzo rzadko, no to stwierdziłam, że te fundusze, które miałam zagospodarowane na ortodontę, teraz przeznaczę na paznokcie. Znaczy, wiecie, że dla mnie zawsze paznokcie były istotną sprawą i zawsze lubię mieć je ładne. Natomiast po pierwsze lubię je robić, więc od czasu do czasu też będę je robić, bo to mnie mega odstresowuje. Ale jednak też jest inaczej, jak ktoś wam to zrobi, jak o to zadba i też umówmy się, nie wszystko jestem w stanie zrobić sobie sama. Bo teraz płynnie przechodzimy do tego, co mam na paznokciach na chwilę obecną. Jak widzicie, mam takie przepiękne, bardzo precyzyjne zdobienie, które jest w temacie halloweenowym, ponieważ te paznokcie były robione jakiś czas temu i one są już dosyć mocno odrośnięte. I też będziecie widzieć to na zbliżeniach, natomiast zupełnie to nie przeszkadza. Ja jakby na paznokcie też niedługo już się znowu wybieram, więc będę miała coś nowego. Nie wiem, czy znowu coś tak bardzo szalonego jak tym razem, czy będzie to coś bardziej prostego, ale to się jeszcze okaże. Natomiast tym razem zdecydowałam się właśnie na taki wzór. I to zdobienie zostało wykonane przede wszystkim w wersji matowej, czyli całość jest pokryta topem Matt Total z Semilaka. No i tutaj mamy czarny lakier, czyli Black Diamond, i mamy też cieniowanie, które jest wykonane taką ilością kolorów, że ja nie jestem w stanie z tego spamiętać. Natomiast na pewno podlinkuję wam zdjęcie na Instagramie, na stronie Semilaka, na którym widać moje paznokcie, do którego jakby to zdjęcie na ten profil było robione. I tam są wypisane absolutnie wszystkie kolory, które były wykorzystane. Są dwa odcienie żółtego, pomarańcze, czerwony, no mnóstwo. To nie jest, to się tak wydaje, że tutaj są trzy kolory. Czarny, pomarańczowy i żółty. Nie, uwierzcie mi, tak nie jest. To jest bardziej skomplikowane, przez co to ombre wygląda właśnie w taki bardzo fajny sposób. No i dodatkowo też właśnie to zdobienie, które moim zdaniem wyszło super, dlatego że na serdecznych palcach mam pajęczynki, natomiast tutaj na jednym jest nietoperz, a na drugim jest pajączek. I myślę, że wyszło to fajnie. Jest halloweenowo, ale z drugiej strony nawet jak już będzie po Halloween, bo tak naprawdę już jest po Halloween, tak na dobrą sprawę, to ona nie wygląda tak jakby bardzo źle, tak? To nie jest, to nie są bombki, choinka 6 stycznia na przykład, gdzie już wszystko to wiadomo, że jest w ogóle już poza tematem, już myślimy o innych rzeczach. Bardzo ostatnio modne stały się matowe zdobienia. Ja bardzo dużo tych zdobień zauważam dookoła, wszędzie, na wszystkich stronach z inspiracjami, z paznokciami, czy też właśnie w ogóle na stronach, które są prowadzone przez salony robiące paznokcie i tak dalej, i tak dalej. Ja sama ostatnio paznokcie matowe noszę częściej niż rzadziej, bo też jakiś czas temu pokazywałam, znaczy nie pokazywałam wam ich bardzo jakoś tam mocno, natomiast wkleję wam zdjęcie paznokci, które miałam robione chyba jakoś półtora miesiąca temu. One były utrzymane w konwencji Night Flowers, czyli właśnie ciemny, bardzo ciemna taka baza i do tego piękne, kolorowe kwiaty. Ja właśnie miałam zrobione zdobienie w tym całym zamyśle. I ono również było pokryte top matte total z Semilaka i wyglądało przepięknie. Myślę, że w błysku nie wyglądałoby aż tak efektownie, jak wyglądało właśnie w macie, więc mega mi się ta wersja spodobała i też wiem, że zwracaliście uwagę na te paznokcie. Nie mam jakiegoś super, hiper dobrego zdjęcia tych paznokci, bo jakoś tak wyszło, że go nie zrobiłam, ale wkleję wam to, co mam, więc będziecie mogli je jakoś tam może bliżej zobaczyć, a też jakby było je widać na gdzieś tam
na filmach, na zdjęciach na Instagramie, gdzieś tam się przemykały, ale nie były jakby w centrum zainteresowania, więc jedno jedyne zdjęcie, które takie mam, na których je widać w pełnej okazałości, znaczy jedną rękę, no to wam tutaj wkleję, żebyście mogli zobaczyć i przekonać się, jak ten trend wyglądał i jak moja wersja tego trendu i to, co ja sobie wymyśliłam, wyglądało. Drugą rzeczą, którą ja lubię tak totalnie w kontraście teraz na jesień, oprócz takich bardzo ciemnych paznokci, które mam teraz, to jest to, co miałam poprzednim razem i to, o co też pytaliście, bo to są znowu takie paznokcie bardzo, bardzo jasne. I tutaj do tego ulubionego przeze mnie drugiego trendu idealnie sprawdza się ta najnowsza kolekcja z Semilaka. To jest akurat wzornik z drugą częścią, bo ta kolekcja składa się z dwóch części, ona była w dwóch turach wypuszczona, Business Line właśnie z Semilaka. Więc mamy same takie właśnie stonowane, jasne kolorki i właśnie z tego typu kolorów miałam zrobione paznokcie poprzednim razem, plus dodatkowo miałam wykorzystane pyłki. I teraz mamy trzy nowe pyłki z tej serii Semi Flash z Semilaka, które są takie już syrenkowe. I jest zarówno taka klasyczna syrenka, jak i jest coś bardziej różowego i coś bardziej zielonego. Ja spróbuję wam tak delikatnie pokazać, jak one wyglądają na zbliżeniach, chociaż powiem wam szczerze, że mamy fatalne warunki pogodowe i to światło jest obrzydliwe, więc nic nie wygląda tak, jak powinno, ale mam nadzieję, że będziecie mieli jakiś tam mniej więcej pogląd na to, więc to jest to, ku czemu ja się skłaniam na chwilę obecną. Jeżeli chodzi o drugą część kolekcji tej Business Semilaka, to tutaj tak naprawdę moimi totalnymi ulubieńcami są od tej strony od 219 do 226. To są totalnie moje kolory i właśnie zastanawiam się, czy przy następnym zdobieniu ich nie wykorzystać. Chociaż powiem wam, że kusi mnie jeszcze jedna sprawa, a mianowicie coś, co już jest bardziej jakby kojarzone z tym okresem świątecznym, który zbliża się naprawdę wielkimi krokami, czyli połączenie czerwieni i złota. Chciałabym tak sobie, myślałam w zeszłym tygodniu, tylko jeszcze ostatecznej decyzji nie podjęłam, co na tych paznokciach wyląduje, ale pomyślałam sobie, że mogę też zrobić coś takiego bardziej klasycznego, można powiedzieć, bo chciałabym skrócić je, żeby nie były aż tak bardzo długie, bo na chwilę obecną, nie wiem czy zauważyliście, ja nie mam kwadratowych paznokci, tylko mam ten kształt, który się nazywa trumną, coffin, czyli one są takie troszeczkę zwężane, to jest coś pomiędzy kwadratami a szpicem i właśnie chciałabym je skrócić, żeby były bardziej może kwadratowe troszeczkę i pomalować na czerwono, a następnie dodać jakiś tam złoty element, żeby to się nam błyszczało tak delikatnie, nie jakoś bardzo, ale tak, żeby podkreślić tą czerwień i nie wiem, może wtedy poczuję się już jakoś tak bardziej świątecznie. Tak więc w jesiennych trendach mamy mat, mamy night flowers, mamy oczywiście nieśmiertelne paznokcie halloweenowe, tematycznie takie trochę, po angielsku jest takie fajne słowo spooky, które po polsku nie ma aż takiego dobrego odpowiednika, czyli takie straszne, ale wiecie, z takim przymrużeniem oka. No i jeszcze jeden trend to są paznokcie kratka, które są nazwane przez Semilaka trendem harlekin. Czyli mamy coś takiego właśnie bardziej geometrycznego, nad czym ja też mówiąc od dłuższego czasu się zastanawiam, jednakże pomyślałam, że może to później, może jakoś na początku przyszłego roku, bądź w okolicach bardziej Sylwestra. Czyli bardzo geometryczny wzór składający się z rąbów bardziej niż z kratki jako takiej, dlatego że ten wzór jest przesunięty, te linie są troszeczkę inaczej zrobione niż żeby te kwadraty były, wiecie, takie. Także to są te trendy, które ja na chwilę obecną zauważyłam i które ja lubię na swoich paznokciach, które ja noszę, które mi odpowiadają. Dajcie znać, jakie są w ogóle wasze ulubione trendy teraz, zarówno jeżeli chodzi o kolor, jak i o całą stylizację paznokci. Powiem wam szczerze, że nigdy nie byłam jakąś wielką fanką dostosowywania się z kolorami do aktualnie panującej pory, natomiast teraz okazuje się, że jakoś tak chyba to pogoda wywiera na mnie pewne nastroje, przez co mam ochotę na
inne wzory niż latem. Jakoś nie wiem, teraz nie chodzi mi po głowie różowy ani nic takiego. Jeżeli coś delikatniejszego, może inaczej, jeżeli chcę coś poza ciemnymi kolorami, to nie wybiorę różu, nie wybiorę takich ostrych kolorów nasyconych neonowych, tylko wybiorę właśnie bardziej nudziaki i coś bardziej w tym klimacie, w jakim jest kolekcja Business Line, zarówno ta pierwsza, jak i ta druga część, którą mam akurat tutaj na wzorniku. Albo właśnie coś w połączeniu z błyszczącymi pyłkami, na przykład tymi syrenkowymi, które są wypuszczone teraz w trzech wersjach kolorystycznych. Więc to są moje typy na jesień, jestem ciekawa jak tam u Was, czekam na Wasze komentarze. Jeżeli filmik paznokciowy Wam się podobał, jeżeli będziecie chcieli, żebym częściej Wam opowiadała o tym, co mam na paznokciach, z czego wzięła się inspiracja i tak dalej, no to oczywiście dajcie mi znać. Nie sądzę, żebym w salonie nagrywała, raczej nie. Natomiast będę Wam mogła mniej więcej opowiedzieć, jak to wszystko wygląda. Oczywiście nie rezygnuję całkowicie z paznokciowych filmów tych z zrobieniem, żebyście sobie nie pomyśleli, ale po prostu teraz troszeczkę bardziej się dopieszczam i wolę, żeby paznokcie zrobił mi ktoś inny, bo są wtedy ładniejsze. Dobrze, jeżeli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić kciuków w górę, na dole, w linkach zostawię Wam namiary, chociażby na stronę ze stylizacjami u Semilaka, gdzie będziecie mogli podejrzeć te trendy, o których mówiłam, a także dużo, dużo więcej. Tam też znajduje się zdjęcie tych paznokci, jeżeli chcecie im się przyjrzeć jeszcze lepiej, pomimo tych zbliżeń, które Wam tu dzisiaj zafundowałam. No i oczywiście zapraszam na moje media społecznościowe, tam jest więcej mnie, więcej Donki, w sumie najwięcej Donki. Paznokcie też są i w ogóle wszystko, więc jeżeli chcecie śledzić mnie bardziej na co dzień, to polecam Instastory i Instagram. Oczywiście jak zawsze, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a chcecie być na bieżąco z moimi filmami, to gorąco zachęcam do klikania subskrybuj, a także do klikania w dzwonek, abyście dostawali powiadomienia, jak tylko nowy film się pojawi. Dzisiaj się z Wami żegnam. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa! I should have locked the gate.